Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych. Dzień dobry Państwu. W 17 odcinku Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu wita Państwa Jacek Bednarek. Dziś moim gościem w studiu telewizji TVT jest lekkoatletka, znakomita sprinterka, dwukrotna olimpijka, dwukrotna wicemistrzyni uniwersjady i brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Szanowni Państwo, Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu, pani Zuzanna Radecka-Pakaszewska. Witam Cię serdecznie, Zuza. Co u Ciebie słychać? Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat sportu i nie tylko. Co u mnie słychać? No bardzo dobrze. Cały czas jestem blisko sportu, lekkiej atletyki, kształcę młodzież, także nie uciekam od sportu. No i to jest bardzo pozytywne. Słyszałem, że doskonale relaksuje się przy muzyce. Przy jakiej muzyce? A to tak, na pewno od zawsze. To jest taki spokój, sposób na wyciszenie, ponieważ jestem bardzo taką aktywną osobą, można powiedzieć, że choleryczką. No sprinterka taka chyba musi tak być, tak jest, dlatego musiałam sobie znaleźć takie sposoby na wyciszenie. I taka muzyka, która mnie wyciszy, to jest na pewno Sade od zawsze. Jest to taka spokojna muzyka, więc często sobie łagodzę obyczaje właśnie taką muzyką. Spokojną muzyką. Tak. Twoi znajomi mówią, że jesteś mocno poukładana. Czy twoje motto życiowe brzmi, jeśli masz coś zrobić, to zrób to dziś? Czy generalnie tym kierujesz się w życiu? Tak, tak. Myślę, że nie warto odkładać rzeczy na przyszłość. Natomiast czy jestem poukładana, to mogłabym się tutaj spierać. Jestem niestety w cały świat, zawsze wszystko wypada mi z rąk. Natomiast jeżeli mam zadanie do wykonania, myślę, że każdy sportowiec tak ma, to staram się to zrobić jak najszybciej, bo jeżeli odkładam, to mi się wszystko nawarstwia i boję się, że wtedy coś zaniedbam. Myślę, że to jest taka dobra cecha, ponieważ wszystkie zadania udaje mi się jakoś spełniać. Czy zgodnie z tym mottem, kiedy zaczynała się twoja przygoda ze sportem, któregoś dnia powiedziałaś sobie, będę trenować i zaczynam dziś. Czy od razu trafiłaś do lekkiej atletyki, albo były inne sporty? No ta moja przygoda ze sportem była dosyć wyboista, ponieważ ja zaczynałam w klasie sportowej, uwaga, o profilu koszykówki. A. Ponieważ Ruda Śląska miała wtedy zespół w drugiej lidze, szczyciliśmy się bardzo naszymi zawodnikami. To stąd twój mąż koszykarz? A właśnie nie. Mój mąż jest pasjonatem koszykówki, poznaliśmy się na AWF-ie, natomiast jest z Kielc, więc wtedy nie mieliśmy możliwości się poznać, ale szkoła... To wracamy 20... do szkoły, no. Tak jest. Szkoła 22 była o profilu właśnie, klasy sportowe o profilu koszykówki, a że było widać, że jestem z takim ruchliwym dzieckiem, więc trzeba było mnie jakoś tam ściągnąć do tej klasy. Jak widać, żywe srebro, tak? Żywe srebro, natomiast moje warunki somatyczne raczej na koszykarkę nie wskazywały, byłam drobna, szczupła, ale wszędzie mnie było pełno i no szósta, siódma i ósma klasa grałam w koszykówkę, a w międzyczasie pan dyrektor Kopeć Szkoły Sportowej numer 15, w której teraz pracuję. Były prezes Śląskiego Związku Lekkoatletyki. Tak jest, postać, która może sobie zapisać w CV, to, że ja jestem lekkoatletką i że byłam na igrzyskach, to jest bardzo duża zasługa pana Kopcia, ponieważ konsekwentnie przychodził do moich rodziców i do mnie i starał się mi wytłumaczyć, że to jest właśnie najlepsza dyscyplina dla mnie, bo jestem szybka, zwinna. No i tak chodził, w końcu namówił mnie, tak. Nie wychodzi. I zaczęłam treningi w pogoni Ruda Śląska. Pamiętasz te pierwsze chwile na bieżni? Pamiętam te pierwsze chwile, ponieważ z marszu udawało mi się wszystko wygrywać i to mnie bardzo zachęciło, bo no wiadomo, każdy lubi wygrywać. Potem już były wyboje. Z którymi sobie poradziłam. Oczywiście były upadki, wzloty, ale zawsze stawałam i starałam się jakby... Na tym polega sport, nie? Polepszyć te moje wyniki.
Pamiętam takie zawody, które pierwszy raz wystawiono mnie w siedmioboju na Górniku Zabrze. Miałam wtedy 15 lat i raz na treningu tylko pobiegłam płotki. Nie wiedziałam, jak ja mam to zrobić, bo po prostu za krótko trenowałam. I okazało się, że całkiem nieźle mi to wszystko poszło i 800 metrów wtedy też bardzo dobrze pobiegłam. Wiem nawet, że jakiś trener z innego klubu podszedł do mnie, czy nie chciałabym biegać 800 metrów. No i tak naprawdę od tego się zaczęło, więc dawno, dawno temu, Jacek, dawno. Rozumiem, że tym twoim pierwszym trenerem właśnie był prezes Kopeć. Można powiedzieć, że osobą, która mnie wciągnęła do lekkiej atletyki, ponieważ ja byłam jednak bardziej pod sprint, więc trafiłam do trenera najpierw Marka Kowola, który był właśnie od sprintu, potem trenera Krzysztofa Kotulskiego, który był od wieloboju. I ja troszkę nawet skakałam z wyż. Muszę się nawet pochwalić, że miałam 169 cm wzrostu, a moja życiówka jest właśnie dokładnie... 170 cm skoczyć, to już jest wysoko. To jest właśnie, wtedy uważałam, że to był bardzo dobry wynik, no natomiast wiadomo, jestem za niska i gdzieś te drogi cały czas do sprintu mnie ciągnęły. Urodziłaś się w Rudzie Śląskiej, z którą związana jesteś do dziś, do dnia dzisiejszego. Jak widać, nie lubisz być chyba za bardzo przesadzana. Czy to taki lokalny patriotyzm? Ja zawsze podkreślam, że miałam okazję gdzieś wyjechać w świat, nie wiem, tutaj w Polsce również, w różne miejsca. Już wspominałam, że mój mąż jest z Kielc i naprawdę musiałam go bardzo namawiać, żebyśmy zostali u mnie tutaj w Rudzie Śląskiej. To jest moje miejsce od zawsze. Ja myślę, że ja jestem taką lokalną patriotką, jestem Ślązaczką, tam no, z dziada, pradziada wszyscy moi krewni mieszkali, nie miałam nikogo poza Rudą Śląską. Więc bardzo sobie to cenię, bardzo dobrze mi się tam żyje, mam przyjaciół. No, fajnie się tego słucha. Uwielbiam wyjeżdżać, oczywiście, że uciekam na wakacje, lubię wyjeżdżać z racji tego, że trenowałam, więc nie potrafię długo usiedzieć na miejscu, ale świetnie, że mam swoje miejsca tam i wszyscy mnie znają w Rudzie Śląskiej, to jest wspaniałe. W którym urodziłaś się, żyjesz i wracasz, jak tak tam jest. Gdzieś czasami wyjedziesz na parę dni czy parę tygodni na zgrupowanie czy tego typu imprezy. Zostałaś studentką AWF-u Katowice i zawodniczką AZS-u. I to chyba wtedy zaczęło się twoje takie szybkie bieganie i to chyba z profesorem Januszem Iskrą, tak? Tak jest. Tak naprawdę wiedząc, że pójdę na AWF, wcale się nie wybierałam do klubu. No wiadomo było, że mój klub nie miał takich funduszy, żeby mi wspomóc jakoś. Mówimy o Pogoni Ruda. Tam przede wszystkim pracowało się z młodzieżą, a już ja już wchodziłam w ten wyższy etap szkolenia. I nawet żeby mi pomóc w jakichś obozach, to no było bardzo trudno, więc ten krok był oczywisty, że pójdę na AWF i od razu do klubu AWF Katowice. Trafiłam do pana Iskry, który był też z Rudy Śląskiej, więc dla mnie to już też było świetna sprawa, bo od razu znowu patriotyzm lokalny. Patriotyzm lokalny. Oczywiście wpadłam z ciepłej pogoni nagle w taką robotę, która w ogóle byłam w szoku. Klubu, nie? Tak, do dużego klubu. Jeszcze wtedy te wyniki były moje na takim poziomie średnim. No i cóż, no i po roku trener Iskra był fachowcem przede wszystkim od płotków, więc cały rok próbował mnie przygotowywać do 100 metrów Paweł przez Januszewski. Płotki. Tak, to już potem w późniejszym okresie, natomiast te pierwsze lata cały czas się upierał, że będę biegała 100 płotki i mnie męczył na tych płotkach, męczył. Pobiegłam parę razy, pobiegłam rekord życiowy 13,83 bodajże, więc wcale nie było jak na pierwsze razy źle. Ale już w końcu mu powiedziałam, że nie, ja mnie przeszkadzają płotki, ja bym chciała biegać 100, 200. No i tak skupiliśmy się na tych dystansach. I pamiętam Mebashi 99 rok chyba mieliśmy taki sezon, który mógł mi dać przepustkę do Mistrzostwa Świata, na których jeszcze wcześniej nigdy nie byłam. I trener mi mówił, że jest taka możliwość. I w pierwszym starcie pobiegłam minimum na 60 i na 200 metrów. W hali i trener Iskra przychodzi do mnie i mówi, że no ja nie wiem, coś ty narobiła, po prostu cały plan mi tutaj popsułaś,
Ja rozumiem, że mieliśmy to zrobić, ale nie w pierwszym starcie, więc tak sobie trochę śmialiśmy, ale oczywiście byliśmy oboje szczęśliwi. I tak się to wszystko rozpoczęło. Tak się domyślam. W latach 1999-2000 byłaś najszybszą Polką na 100, 200 i... Nie, oraz w hali właśnie. Oraz w hali. Byłaś też prawie najszybszą studentką świata w tym samym roku, w 1999, bo zdobyłaś wicemistrzostwo uniwersjady na 200 metrów i srebro w sztafecie 4x100. Na mistrzostwach świata w Sewilli wraz z koleżankami ze sztafety 4x100 byłaś siódma. Opowiedz o tych sukcesach krajowych i zagranicznych, powiem tak żartobliwie, 1000 lat temu, w tamtym tysiącleciu, bo ty biegałaś na przełomie wieku i tysiąclecia. Tak. Oczywiście nie było to tysiąc rok milenijny, tak, dokładnie, się tam też o którym porozmawiamy. Tak. No tak, to były bardzo fajne czasy, ponieważ rzeczywiście te nogi mi się bardzo kręciły. We wszystkich startach wszystko przychodziło mi bardzo, może niełatwo, bo to było okupione bardzo ciężką pracą. Troszkę też byłam zaskoczona, ponieważ 60 metrów, jak wiemy, sprinterki są takiej mocnej budowy, raczej są niższe, mocniejsza budowa nóg. Ja byłam zawsze bardzo szczupłą osobą i raczej wszyscy wróżyli mi lepsze wyniki, właśnie 400, 800. Bardzo często słyszałam, 800 metrów powinnam biegać. My a nie chciałaś tego zrobić potem, kiedyś? No gdzieś tam te myśli były, ale po prostu jak już coś się toczyło i było dobrze, to nigdy nie było momentu, żeby może zmienić i przejść na, wydłużyć ten dystans. Dlatego od tych 60 metrów zaczynałam. Na hali 60 metrów było dla mnie bardzo stresującym dystansem. Tak jak mówię, moje koleżanki były bardzo mocnej budowy i zawsze musiałam być skoncentrowana na reakcji startowej, ponieważ one zawsze mi odchodziły z bloku. Dopiero goniłam i pamiętam, że jak wygrywałam halę 99 i 2000 rok, ta 60 była dla mnie najbardziej cennym medalem, bo wiedziałam, że najtrudniej było mi to osiągnąć. 200 metrów już był czas, tak? Już mogłam nie byłaś trochę... tak predysponowana tak, do wygrania 60 metrów. Nie byłam. To 200 metrów już mi przychodziło troszeczkę łatwiej, bo nawet jak zaspałam na tym starcie, to rozwijałam się na dystansie, bardzo lubiłam biegać 200 metrów. Także tak się zaczęły początki kadry narodowej, tak się zaczęło... Kto był trenerem twoim w kadrze? W kadrze był pan Obrocki, to był trener z Warszawy. Przyznam, że bardzo było trudno się do tej ekipy załapać, ponieważ większość dziewczyn było jednak z Warszawy. Ja musiałam bardzo wiele udowadniać wtedy. Kiedy się już udało, no to już było potem łatwiej, tak? Bo już było to oparte... Warszawa jest daleko, to jest 300 kilometrów, także to nie jest tak prosto... No, całe szczęście sport jest wymierny i jak się wygrywa, no to już jest trudniej. To jest bliżej. Ale jak się jest gdzieś na równi, to trzeba jednak troszeczkę więcej pokazać, żeby nie wiem, myślę, że żaden trener nie chce... Skądś to znamy. Nie chce zrobić krzywdy zawodnikowi, więc nie wracam do tego jakoś... Jasne. Nie obrażam się, tak? Fajnie było. Jesteśmy w nowym tysiącleciu dosłownie i też w tym wtedy, kiedy przyszedł ten 2000 rok. Miał to być koniec świata, a finalnie wyszło na to, że ty pojechałaś na drugi koniec świata. Na swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie do Sydney. I jak się domyślam, duża radość i spełnienie sportowych marzeń, co? No i ogromna radość, naprawdę. No to było spełnienie i fajnie, że to się tak szybko toczyło wszystko, że ja tak naprawdę wcześniej nawet nie liczyłam. No tak, gdzieś jakiejś tam, baśni? Jakiejś baśni, tak. Jakiejś baśni. I ja mówię, że Sydney, bo potem były Ateny, to już byłam jakby, wiadomo, doświadczona i to Sydney nauczyło mnie bardzo wiele. Przeżycia, oczywiście my byliśmy dużo wcześniej już w Australii, bo byliśmy miesiąc wcześniej na obozie takim, który nas miał zaaklimatyzować. Byliśmy w Brisbane. Wszystkie gwiazdy tam się pojawiły, Marion Jones, Katie Freeman, z którą biegałam w jednej serii w eliminacjach na 200 metrów. Tego do końca życia nie zapomnę, ponieważ na eliminacjach o godzinie 10 rano prawie był wypełniony cały stadion. Wiem, że to niedobrze o mnie świadczy, ponieważ powinnam być skupiona. Flesze aparatów fotograficznych po prostu mrygały przez całe 200 metrów.
Ja w ogóle przybiegłam i tak naprawdę się zastanawiałam, czy to się już skończyło, czy to się zaczęło, więc na pewno nie byłam przygotowana mentalnie, ale na pewno się dużo nauczyłam wtedy. Przeżycia, których nie da się za żadne pieniądze kupić, co? Myślę, że nie. Myślę, że nie dziwię się, że wielu sportowców, którzy osiągają duże wyniki, piękne medale Mistrzostw Świata, Europy, a nie udało im się być na igrzyskach. Zamieniliby to. Zamieniliby, myślę. Ja kiedyś słyszałem taką opinię, jak ktoś powiedział, byłem mistrzem świata kilka razy i mistrzem Europy, a tak się złożyło, że nie udało mi się pojechać na igrzyska i oddałbym nie jeden medal złoty z Mistrzostw Świata za to, żeby stać się olimpijczykiem. No najlepiej mieć wszystko, coś tak? Coś w tym chyba jest. Najlepiej mieć wszystko. W 2002 roku zdobyłaś brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Monachium w sztafecie 4x400 metrów. Czy to jest to osiągnięcie, które swojej karierze sportowej uważa za swój największy sukces? Myślę, że jeżeli chodzi o wartość medalu, to tak. Mhm. Chociaż cały czas pewnie wrócimy potem do Aten, to myślę, że tam był bardziej wartościowy dla mnie ten wynik i bieg. Mistrzostwa Europy w Monachium były dla mnie bardzo trudne, ponieważ ja byłam na takim rozdrożu, kończyłam już karierę, znaczy przygodę ze sprintem i przedłużałam się na 400 metrów, więc no były to moje pierwsze starty, ja jeszcze nie rozumiałam tych 400 metrów, bo tak naprawdę ten mój charakter taki porywczy było widać na bieżni. Ja zawsze jako sprinterka 350 metrów byłam może nawet i najmocniejsza, nie wiem, w Europie, a potem 50 ostatnie, było trudno, więc trzeba się było tego też nauczyć. I to były Mistrzostwa Europy, w których biegałam eliminację sztafety 4x100 metrów. Tak. Wprowadziłam razem z dziewczynami się do finału tej sztafety. W finale już nie mogłam wystartować, ponieważ biegałam już eliminację do 4x400. Tam dziewczyny siódme chyba były, co? Tak, były siódme, wydaje. Dziewczyny były siódme. I bardzo miło to wspominam, bo ja nie wiem, jak wiele jest zawodniczek, które na jednych Mistrzostwach Europy biegały właśnie w dwóch sztafetach i w ogóle, które łączyły te wszystkie od 60 do 400 metrów. Na pewno Ania Kiełbasińska, na pewno Irena Szewińska, ale nie, w historii nie jest dużo tych nazwisk. Przede wszystkim ta sztafeta krótka, która właśnie w Mistrzostwach Europy w Monachium biegałam. Ja bardzo to też wspominam z takim biciem serca, bo to jest ogromny stres. Wyjście tutaj na zmianę, gdzie jeszcze pędzi zawodniczka, często mocniejszej budowy ode mnie i umiejętność ruszenia ze strefy tak, żeby się to wszystko poskładało, to naprawdę jest ogromna odpowiedzialność. I ja pamiętam, że to było dla mnie bardzo stresujące. Jak już się udało, to byłam bardzo szczęśliwa. 4x400 oczywiście też jest stres, ale jest to wszystko w tym czasie rozciągnięte. Jest więcej czasu na pomyślenie, na jakąś taktykę, technikę odbioru tej pałeczki, a tu naprawdę trzeba być bardzo skoncentrowanym i fajnie, że nam się udało wtedy. W 2004 roku otrzymałeś swoją drugą, kolejną nominację olimpijską na Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Biegałaś w sztafecie 4x400 metrów. Czwarte miejsce i o krok od medalu. Jak to jest być czwartym w sporcie, czwartym na Igrzyskach Olimpijskich? Tutaj z tym czwartym miejscem to też jest taka historia, ponieważ my w finale Igrzysk Olimpijskich w Atenach dobiegłyśmy do mety na piątym miejscu, przegrywając niewiele z Wielką Brytanią. Przez cały sezon wygrywałyśmy z dziewczynami właśnie, a tutaj Grażyna dobiegła minimalnie za nimi. Historia dopiero zatoczyła koło w 2010 roku, kiedy się okazało, że jedna z Amerykanek była na dopingu. I to jest też bardzo śmieszna historia, ponieważ ja 16 marca urodziłam moją córkę, Tosię, i wyjeżdżając już z dzieckiem, mój mąż do mnie przychodzi i mówi tak: wiesz, co się mogło wydarzyć? Mogłaś w jednym dniu urodzić dziecko i mieć medal olimpijski. Więc ja mówię, o czym ono do mnie mówi? Ja jestem szczęśliwa, że mam dziecko na ręku i dopiero wtedy wytłumaczył mi, że w ten dzień ogłoszono, że Amerykanki zostały zdyskwalifikowane. No niestety zabrakło nam
tak niewiele, bo przegrałyśmy ten brązowy medal. Nie wiem, jak to w ogóle zostało ogłoszone w świecie, ponieważ nikt w żadnych tabelach teraz... Raz piszą, że byłyśmy czwarte, raz, że byłyśmy piąte. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, czy one zostały zabrane im te medale. Trudno nam się jest dowiedzieć na ten temat. Amerykanie mogą więcej. Myślę, że w tamtych czasach, teraz by już chyba to nie przeszło, ale to były czasy jeszcze, że biegały i blok wschodni, Rosjanki, Białorusinki, Rumunki. Trudne czasy, jeżeli chodzi o doping, trudne. Które igrzyska olimpijskie są cenniejsze dla ciebie? Te pierwsze czy te drugie? Z których masz lepsze wspomnienia? Na pewno pierwsze chyba, jeżeli chodzi o wspomnienia. Chyba pierwsze, bo to było wszystko jakby takie nowe dla mnie. Ci wszyscy zawodnicy, Australia, wspaniały kraj, uśmiechnięci ludzie, naprawdę gwiazdy sportu, nie tylko z lekkiej atletyki, bo przecież i tenisiści, i inne dyscypliny, naprawdę siatkarze, przyjaciele nasi, bo przecież w Spale też się znaliśmy i miło było spędzać z nimi czas w wiosce olimpijskich z całą reprezentacją. A Ateny może pod wartość taka wynikowa i sportowa, bo to był bardzo dobry bieg. No i już wtedy byłam... Też historyczne Ateny, tam gdzie się igrzyska rozpoczynały, tak? Tak, biegałam na ósmym torze, bo biegałam na pierwszej zmianie i cała ta atmosfera, naprawdę było ją czuć i tego też nie zapomnę, bo no, wspaniały czas, naprawdę fajne miejsce. Zuzo, jak oceniasz swoją karierę reprezentacyjną? Ja tylko jeszcze dodam, że na Mistrzostwach Świata w Helsinkach w 2005 roku biegałaś również w sztafecie 4x400. W finale polska sztafeta była znowu czwarta. Czy to czwarte miejsce was... No, tu okazuje się, że w tych Atenach to te czwarte miejsce okazało się szczęśliwe dla was, bo przybiegłyście piąta. Tak. A tutaj czwarte miejsce. Jak oceniasz swoją karierę reprezentacyjną, reprezentantki Polski? No, myślę, że jest ogromny niedosyt, bo patrząc sobie, ja nie wracam do tego, ale czasem jak teraz oglądam moje młodsze koleżanki, wspaniałe dziewczyny, które naprawdę osiągają rewelacyjne wyniki, to rzeczywiście bardzo wiele razy byłyśmy czwarte. Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, halowe, do ostatnich 20 metrów byłyśmy na... Ostatnie 50 metrów byłyśmy drugie, na kratkach byłyśmy czwarte znowu, więc to czwarte miejsce mnie prześladowało. Ale tak czyli jak... gdybyś biegała 15 lat później, to miałabyś kupę medali. No, tego nie wiem, bo tutaj jest tych dziewczyn bardzo dużo, no, ale... musiałabym się przebić przez nie i na pewno taka grupa mocna podciąga ten poziom. My na pewno miałyśmy, podkreślam to, ten blok wschodni, który zawsze był przed nami, czyli Białorusinki i Rosjanki przeważnie były przed nami, Rumunki. A potem się okazywało, że za rok, za dwa kolejne dziewczyny jakby znikały, bo były złapane na dopingu. Tutaj nie będę mówiła, jest Natalia Antiuk, niedawno została zdyskwalifikowana. Ona biegała ze mną jeszcze w sztafetach, nie? Mhm. Więc nikt mi nie powie, że wtedy było inaczej. Jak oceniasz ten czas spędzony w tym dużym sporcie przez duże S w sporcie? Jak wpłynął sport na ciebie, na twoje życie? Dalej jest ważny sport w twoim życiu? Ważny? Dalej jest ważny sport w twoim życiu? Ja myślę, że sport powinien być ważny w każdym życiu, u każdego człowieka. No ale ty to wiesz, ja to wiem. I apeluję, żeby wszyscy o tym pomyśleli, ponieważ myślę, że mi dał ogromne szanse na to, żeby być, nawet żeby dzisiaj tutaj u ciebie siedzieć, żeby skończyć studia. Jest mi żeby... z tego bardzo miło gościć cię. Mnie również. No cóż, no oprócz wychowania takiego w rodzinie, tak, w domu rodzinnym, gdzie na pewno zawsze miałam wsparcie, oprócz tego, że zawsze czułam wsparcie mojego męża, no to sport wspierał mnie od najmłodszych lat. I wszyscy trenerzy, którzy właśnie w tej Rudzie Śląskiej od takiej małej dziewczynki mieli wpływ na mnie, to ja nie pamiętam niczego złego. Ja pamiętam tylko same dobre sytuacje, które jeżeli gdzieś tam mi się coś nie udawało, zawsze próbowali mi wytłumaczyć, że się przegrywa po to, żeby potem móc wygrać albo zrobić krok do przodu. Żeby wygrać później w życiu. Tak. Przy różnych problemach, upadkach, które ten sport chyba
wtedy właśnie pokazuje się po raz kolejny, że trzeba umieć wstać po upadku. Tak jak po kontuzji wrócić do sportu, czy po przegranej, czy powiedzmy jakimś tam nawet... A każdy sportowiec takie chwile na pewno w swoim życiu nawet po czasami nie do końca dla sportowca decyzji, takie bym powiedział, czasami krzywdzącej dla sportowca decyzji, ktoś go nie wziął na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy, ale mimo wszystko ten człowiek się pozbierał i za parę lat udowodnił z powrotem, że potrafi wygrywać. Zuzanna, czego można życzyć byłej królowej sprintu? Sprintu i przedłużonego sprintu. Czego mi można życzyć? Ja tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwą osobą. Mam dwójkę wspaniałych, zdrowych dzieciaków, fajnego męża. Mam pracę, która mi daje satysfakcję, ponieważ to jest piąta klasa sportowa, również lekkoatletyka. I staram się teraz przekazywać im wszystkie te wartości, które ktoś wcześniej mi przekazał. I cały czas podkreślam, że być może, żadne z tych dzieci nie będzie na igrzyskach czy na mistrzostwach Polski. Daj Boże, że komuś się coś tam w tym sporcie uda. Natomiast to wszystko, co oni teraz zyskują, przez te moje marudzenie i robienie im cały czas takiego prania, pozytywnego prania mózgu, oni już czasami, myślę, że tych wywodów moich mają dosyć. Myślę, że w przyszłości będą to samo robili dla swoich dzieci i będą fajnymi ludźmi po prostu. Czyli zarażasz ich sportem, lekkoatletyką. I tak bym chciała robić dalej. I tego tobie życzę z całego serca. Szanowni Państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem była super sprinterka pani Zuzanna Radecka-Pakaszewska. Zuza, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w programie Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu i życzę dużo zdrowia, dużo sukcesów w pracy w szkole, również sukcesów trenerskich i wszystkiego dobrego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w programie. Ja bardzo dziękuję, że mogłam się znaleźć w tym gwiazdozbiorze śląskim. Jeszcze jak raz najbardziej dzięki. Do niego należysz. A ja zapraszam wszystkich do oglądania następnego odcinka programu Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie mistrz świata i medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów, pan Andrzej Cofalik. Oglądajcie nas w TVT. Dziękuję. Dzięki. Sponsorem programu był Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych.